witam wszystkich na swoim kanale, z Wami jak zawsze Daria. A nie wiem jak u Was, ale u nas pogoda ostatnio w Krakowie się popsuła, długo padało, jest nie wiem dzisiaj ile, może 5 stopni i niestety trochę humor mi też się popsuło. Oczywiście, że słoneczka bardziej pozytywnie wpływa na humor. I oczywiście ilość i jakość nagrań na moim kanale zależy przede wszystkim od humoru, ponieważ zawsze nagrywam to, co w tym momencie, w tej chwili odczuwam. Wszystkie już nakręcone przeze mnie nagrania, poruszone przeze mnie tematy to kiedyś przeżyte emocje i uczucia. Zainspirować, jak wiecie, może mnie wszystko. Na przykład jakiś tam komentarz, pytanie, albo zaczynam zastanawiać się też sama nad jakimś pytaniem, analizować i mam coś do powiedzenia. W poprzednim odcinku opowiadałam o tym, dlaczego rozumiem, że wy, my jesteśmy dumni, że mieszkamy w Polsce. Ale w tym odcinku chcę opowiedzieć Wam o rzeczach, jak mi się wydaje, że są dla Was codziennością, że może których już tak za bardzo nie dostrzegacie, nie zauważacie, może i nie doceniacie, albo niektórzy nawet może tak powiedzieć, że mają za duże wymagania. Pierwsze, dużo mówiłam o Was, Polakach, o ludziach w Polsce, co mi się podoba, co nie. Może mówiłam, a może nie. Nie wiem. I powiem tak, określiłam, że w Polsce widzę taką przyjaźń i spokój ludzi. Teraz dokładnie wyjaśnię, co mam na myśli. No nawet sobie nie wyobrażacie, jak to jest ważne, jak to wpływa, jakie to jest stresujące, kiedy idziesz do pracy, do sklepu, do lekarza, no i tak dalej, do instytucji państwowych i widzisz takie bardzo niezadowolone, ponure miny, kiedy wychodzisz z domu i wiesz, że gdzieś już na ciebie czeka awantura, jakaś kłótnia w autobusie, w sklepie, najczęściej gdzieś mamy nawet takie żarty u lekarza w kolejce, jakaś babcia zawsze z kimś się pokłóci, czeka niezadowolona twarz kasjerki, recepcjonistki, że tu przyszedłeś, już odczuwasz taką winę, że mam jakieś pytania, że muszę coś załatwić, że w ogóle istnieje. A jak wejdziesz do sklepu z jakąś drogą odzieżą, nawet nie luksusem, albo do drogerii, jak tam Douglas, no na przykład, to tak patrzą na ciebie. Boże. Jak na wiadomo co patrzą. Już nie chcesz w ogóle nawet istnieć. I to jest naprawdę stresujące. Zawsze jesteś taki napięty. Może tak to było tylko w Doniecku. Nie wiem. Ale dokładnie pamiętam takie uczucia. Może być może też to się zmieniło. Nie wiem, bo ostatnio byłam w Doniecku 10 lat temu. W 2014 roku, kiedy wyjechałam, a na Ukrainie w 2016 roku w ogóle. Ale to było na porządku dziennym, taką codziennością. I czy zdaję sobie sprawę, że w Polsce też podobne istnieje? Czy też podobne się zdarza? Oczywiście, że tak. Ale z pewnością powiem, że nie na taką skalę, jak to było niestety u nas. I bardziej tu widzę takie miłe, uśmiechnięte, bardziej zadowolone twarze. Jak zawsze ktoś powie, że za mało tu mieszkam, że nie znam Polaków, że to jest takie wymaganie w pracy i coś tam jeszcze jest. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, czy to jest sztuczne, czy to jest prawdziwe, czy jest to w jakichś krajach europejskich, czy tylko tu nie. Po prostu wiem jedno, że to polepsza wizerunek Polski i Polaków. I w takim otoczeniu jest o wiele łatwiej żyć, komfortniej i mniej stresujące. Kiedy wiesz, że możesz gdzieś tam wyjść i normalnie z kimś porozmawiać w jakimś urzędzie, w sklepie, u lekarzy, że nie będzie. No jeden raz tylko było w jakimś sklepie. No i tyle. Może tak mi się powiodło, nie wiem. Również co chciałam powiedzieć też o spokoju. Dopiero teraz rozumiem, jak to wyglądało już, tam, nie wiem, 8-9 lat temu. To, co robiliśmy po przyjeździe, to było takie, że no, na przykład na kasie w markecie musieliśmy na szybko, no na Ukrainie, na szybko wszystkie swoje produkty pakować do torb. I kiedy przyjechaliśmy, to też z takimi dużymi oczami pakowaliśmy na super szybko, na mega szybko wszystkie produkty. U lekarza też na szybko się przybierasz, bo on już nie chce czekać, zawsze tak szybciej, szybciej, w markecie szybciej. Ta już kolejka cała, to ulubiony dźwięk. Wszyscy już są, Boże, kiedy to się skończy, bo może jeszcze jakoś tam szybciej, w 10 rąk pakować wszystkie zakupy. I też tak wbiegaliśmy do autobusu na szybko, bo trzeba zająć jak najszybciej pierwsze miejsce. Pierwsze tam wolne miejsce, bo u nas nie będzie tego miejsca. Będziesz stał jeszcze w tym korku przez 1,5 godziny na tych obcasach czy szpilkach. I no to było takie naturalne, już tak powoli, stopniowo przyzwyczaiłam się, że można naprawdę na spokojnie. A kiedy teraz mamy kasy samoobsługowe, to możesz tam sobie gapić się w tę kasę, w artykuły. Też nikt nie będzie stał za plecami i szybciej pani, szybciej, szybciej, jak najszybciej. Też no wszystko na spokojnie, też musiałam się przyzwyczaić do tego, że jak jakaś firma działa do 16, to musisz załatwić wszystkie sprawy do 16, a nie wydzwaniać po 16 albo jak działa tam od 8 o 7:30, bo u nas tak. Kiedy byłam księgową, to jeszcze musiałam, niestety przyjmowałam zamówienie, to i o 22, i weekend, i zawsze musiałam być na telefonie. I to było koniecznie, że jak to, jaki weekend, jakie godziny po pracy, co to. A dalej, też o tym zawsze mówiłam, że to jest ważne, ale chcę podkreślić, no powiem tak standardowo, ale dalej już wyjaśnię, bo nie wiem, jak to można jeszcze określić, jaki wpływ, może być nie zauważacie, jaki wpływ ma dobra znajomość historii, tradycji i oczywiście język. Co zauważyłam? Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, jak mi się wydało, ludzie odczuwali taką, no byli jakby trochę zgubieni. Powiem tak, zaczęły się jakieś inne traktowania podziei historycznych. Jakieś kłótnie na podstawie tych podziei historycznych. Jedni mówią, że było tak, inni, że to było tak. Nie w innych krajach. Mówię tylko o Ukrainie. Jakieś tam też manipulacje, wymyślania, coś takiego, zmiana tradycji, przeniesienie świąt, takie rozczarowanie językowe, też manipulacje na ten temat, obwinienia, że jak ty mówisz w języku tam rosyjskim, a ty w takim, niektórzy no, to dopiero po wojnie nauczyli się języka ukraińskiego. Więc no, dla mnie to wyglądało jak taki trochę bałagan, że no nie było takiego zjednoczenia. No niby przed wojną żyli sobie ludzie jakoś tak gdzieś na tym kawałku ziemi, no i tyle. A już po zaczęli zastanawiać się, co w ogóle się działo, co to znaczy Ukraina, co to znaczy historia Ukrainy. Może być to ja miałam takie wrażenie, nie wiem, ale i było, i może jest takie zjednoczenie teraz, ale nie na wartościach wiekowych, nie na znajomości tam, historii, a bardziej na takiej nienawiści. Вот, na takiej zwykłej nienawiści no, wobec na teraz wroga. No, mi się wydaje, to jest bardzo ważne, aby mieć podobne wartości, mieć pewność, kim jesteś, pojęcie, kim dokładnie jesteś, jaka jest historia własnego kraju i tu, no i to pomaga w trudnych sytuacjach życiowych, bo masz takie już wsparcie, jak to było kiedyś, jak podoba mi się, jak mówi się w Polsce, że przetrwaliśmy tam najazdy i okupację, więc przetrwamy i to co teraz się dzieje, tak, i to też przetrwamy. Bo no to tak i odzwierciedla znajomość, takie zjednoczenie. Takie mam przemyślenia. Dalej. Co jeszcze chciałam powiedzieć, co jest ważne i niezauważalne, może typowe, codzienne, że powiem o mężczyznach. Już też nagrywałam kiedyś taki już duży filmik, o czym polscy mężczyźni różnią się od wschodnich, no i polscy mężczyźni, jak mi się wydaje, bardziej szanują kobiet, też opiekują się dziećmi i zajmują się domem. Nie wiem, jak jest w innych krajach europejskich, czy też jest tak samo, albo to już jest rozpowszechnione na całym świecie. Też nie wiem, bo nie mieszkałam ani na stałe, ani długo, oprócz wakacji w innych krajach europejskich, więc mogę przeanalizować tylko, co jest na wschodzie, na Ukrainie, tak, i co zauważyłam w Polsce. Ale jak wiecie, już taki ojciec spacerujący z dzieckiem, tam z wózkiem, z takim większym, grają w piłkę, jeżdżą na rowerach, nie wiem, mają jakieś wspólne hobby, to już nikogo no, nie zdziwi. W Polsce. Też na placach zabaw, zwłaszcza w weekend, bardziej no, spacerują z dziećmi ojcowie. No przynajmniej tak jest u nas tu w naszej dzielnicy, na naszym osiedlu też. Może mamy spędzają czas nie gdzieś tam na relaksie, a gotują, sprzątają, to oczywiście też, no przynajmniej jest i też taka pomoc, bo niestety u nas kobiety zajmują się domem, dziećmi, jeszcze pracują, chociaż jak zawsze się znajdzie się to ten, kto napisze, że to nieprawda, ukraińskie kobiety w ogóle nie pracują, tylko leżą w domu na kanapie, to nieprawda. Zapieprzają tak samo jak i Polki i też bez pomocy czasami, bo u nas jest tak, że mężczyzna pracuje, nawet jak kobieta pracuje, to już nie obchodzi, co tam będzie dalej. Więc jest taki w Polsce podział obowiązków w związku i w ogóle ostatnio, kiedy oglądam jakieś tam filmiki na Instagramie, to bardziej na Instagramie czytam komentarze od mężczyzn, facetów, co piszą odnośnie kobiet, relacji, podziale obowiązków, to w ręce opadają, oczywiście wschodnich kobiet. Zauważyłam taką tendencję, że nikt nikomu niczego nie winien i nie powinien niczego robić. Co jeszcze? No i też kłótnie na temat, kto będzie płacił w restauracji, czy za taksówkę, albo paliwo. Jakieś takie dziwne według mnie rzeczy się dzieją. Dzięki Bogu, że wyszłam za mąż już ile w tym roku? 11 lat temu, kiedy nie było takich pytań, wszystko było oczywiste. Więc jest, jak już powiedziałam, w Polsce taki większy podział obowiązków i tu mężczyźni nie są zepsuci przez kobiecą uwagę, no ponieważ kobiety są bardziej samodzielne, samodzielnie na spokojnie siebie utrzymują, no niektóre nawet i rodziny utrzymują, tak? Bo tu jest więcej możliwości do rozwoju, do pracy, do normalnych zarobków i już bez takiej konieczności założenia rodziny, szukania faceta, męża, aby po prostu załatwić jakieś takie podstawowe potrzeby w tam, jedzeniu, odzieży czy wynajmu mieszkania, bo tak często się zdarza, że ludzie zaczynają mieszkać razem, aby po prostu zaoszczędzać na mieszkaniu. No to jak najlepiej po prostu z kimś wynająć mieszkanie, pokój, niż takie tworzyć związki, albo aby tak oszczędzać. Więc powiedziałam o mężczyznach, no i kobietach też, że kobiety tu są bardziej samodzielne i może przez równouprawnienie jakoś to, nie wiem. Ale no to na pewno więcej mają szansę na normalne zarobki, bo kiedy mieszkałam na Ukrainie, zajmowałam normalne stanowisko, też byłam księgową. Długo pracowałam, ale zarabiałam 3 razy mniej niż mąż. Więc i tego nie było stać na samodzielny wynajem mieszkania. Może, nie, no może tam jakieś po wojnie wynajmiesz sobie mieszkanie bardzo stare, nieładne, i nie będzie stać na nic więcej, jeżeli można tak powiedzieć. Tak. Na dzisiaj mam takie przemyślenia o wszystkim. Też czekam na Wasze komentarze. Może o czymś zapomniałam powiedzieć. U innych blogerów też oglądaliście podobne filmiki. Więc i o mężczyznach powiem tak, że to dość często o tym mówią kobiety ze wschodu, że trochę jakby były w szoku, że mężczyźni też zajmują się domem, gotują, sprzątają, bo u nas facet, który gotuje, mąż to jak z bajki. Jak z bajki, księć. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!